zwycięstwa nad Rosjankami po długiej serii porażek przyszły chyba w odpowiednim momencie, prawda? Bo dzięki zwycięstwu nad nimi weszły się pierwszy raz w historii do 1/8 finału Igrzysk Olimpijskich. No tak, na pewno to zwycięstwo nam pomogło może bardziej uwierzyć w siebie. Nie miałyśmy możliwe w ciągu 3 lat takiej sytuacji, że w ciągu 2 tygodni pokonałyśmy je aż 2-krotnie, ponieważ spotkałyśmy się z dziewczynami 2 tygodnie temu w Klagenfurcie, również w fazie grupowej, także to nas bardzo, bardzo cieszy, tym bardziej, że wygrałyśmy teraz 2-0, więc bardziej zdecydowanie niż w Klagenfurcie. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwe, że umiałyśmy spełnić całą taktykę trenera i że faktycznie da się jej pokonać. Teraz mecz z faworyzowanymi Brazylijkami. Mówi się, że one nawet mogą sięgnąć po złoty medal. Ten mecz dla Was nie będzie miał znaczenia o tyle, że i tak wchodzicie do 1/8, ale czy to będzie dla Was taka przymiarka przed no, ewentualnym spotkaniem w dalszej fazie? Myślę, że tak. Myślę, że to jest dla nas ważny mecz. Nie grałyśmy jeszcze przeciwko tej parze, więc to będzie takie sprawdzenie przeciwko naprawdę dobremu teamowi. Jesteśmy na tyle może skoncentrowane, powiedzmy, że wiemy, że gramy przeciwko dobremu teamowi. Widziałyśmy wiele meczów przeciwko, nie wiem, Brazylijki, przeciwko innym Brazylijkom, więc myślę, że z tych meczów powinniśmy wyciągnąć jak najwięcej. Jest to dobry team, jest to team, który praktycznie na każdym turnieju Pucharu Świata plasuje się w 1/4, także to nie będzie na pewno łatwa przeprawa dla nas, ale jesteśmy dobrej myśli, dobrze tutaj gramy, dobrze czujemy się na głównym korcie, więc mamy nadzieję na bardzo dobrą siatkówkę. Zwykle jak rozmawiamy z zawodnikami, zawodniczkami, to mówią, że koncentrują się tylko na tym najbliższym występie, bo on jest najważniejszy, ale na jakim poziomie występ będzie no, takim planem minimum dla Was? Nie mamy takiego planu minimum i może to tak zabrzmi troszeczkę dyplomatycznie, ale nie chcemy rozmawiać o żadnych wynikach, naprawdę koncentrujemy się tylko na kolejnym meczu. Tak naprawdę przed przyjazdem tutaj nawet nie myślałyśmy o tym, czy chcemy wyjść z grupy, czy nie. To jest oczywiste, że chcemy zajść jak najdalej, ale nie było żadnych rozmów pomiędzy nami, pomiędzy trenerem i nami, także naprawdę próbujemy się skupić maksymalnie na każdym meczu, na każdej piłce, nawet bym powiedziała na każdym secie i nie chcemy mówić, że zajmiemy tutaj, nie wiem, 5., 4. czy któreś tam miejsce, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy były usatysfakcjonowane po każdym spotkaniu i żebyśmy pokazały to, czego się tak naprawdę nauczyłyśmy, nawet nie tylko w ostatnich 4 latach, ale i nawet 8. Ale po tych fantastycznych wynikach, po tym, no, tak jak mówię, historycznym awansie do fazy pucharowej Igrzysk Olimpijskich, chyba apetyty rosną. Jak w ogóle się czujecie? Jest w Was taka właśnie, no nie wiem, pozytywna energia? Czujecie się w uderzeniu? Myślę, że na pewno apetyty wzrastają, chociaż chyba nie mieliśmy okazji powiedzieć tego sobie, tyle było spraw wokół. Nie wiedziałyśmy też, czego się spodziewać po tym pierwszym meczu i tak naprawdę wszyscy nas zapytali o to, czy byłyśmy jakoś zdenerwowane, bo ten pierwszy set jakoś nie za dobrze wyglądał. Tak naprawdę zaskoczył nas bardzo wiatr. Był koszmarny, nie wiedziałyśmy, w którą stronę wieje, po prostu wirowało tak na tym centralnym korcie, że myślę, że cała czwórka miała problem, żeby sobie poradzić z warunkami. Wytrzymałyśmy to lepiej niż Amerykanki, to nas bardzo ucieszyło i tyle było emocji związanych z tym pierwszym meczem. I myślę, że ten drugi już był troszeczkę lepszy, spokojniejszy. Przede wszystkim miałyśmy chłodniejsze głowy i tak myślałyśmy bardziej, nie myślałyśmy w ogóle wstecz na boisku, tylko o tej kolejnej akcji. Apetyty zawsze są i zawsze były, także miejmy nadzieję, że to nas tylko napędzi do jeszcze lepszej gry. A powiedz jeszcze, jak spędzacie tutaj czas wolny? W końcu jesteśmy w Rio de Janeiro, wychodzicie na miasto, czy raczej w wiosce olimpijskiej i czy spędzacie czas z sobą, czy jednak to ciągłe przebywanie we własnym towarzystwie sprawia, że troszkę szukacie takiej, nie wiem, osobności? Chyba spędzamy większość czasu w wiosce. Myślałyśmy przed igrzyskami, że będzie dużo czasu tutaj na myślenie o meczach, co też nie jest do końca dobre, ale się okazało, że nie, mamy godzinę w jedną stronę na boiska, więc generalnie codziennie spędzamy od 2 do 4 godzin w busie, także już dziś ten dzień ucieka, później musimy też popracować zawsze z fizjoterapeutą, to są kolejne 2 godziny na każdą z nas, więc tego czasu nie ma tak za wiele, gdzieś tam jeszcze chcemy po prostu odpocząć w łóżkach, to też jest ważne bardzo w naszym sporcie, czy nie tylko w naszym, myślę, że w każdym innym sporcie, także na razie nie było żadnych wycieczek i póki gramy na pewno ich nie będzie, bo widzimy, że nie ma na to możliwości. Podczas cieplejszych dni też pogoda jest taka, że
jednak jest bardzo męcząca, jest to słońce, jest około 30 stopni, więc lepiej nie forsować tego organizmu, tylko skupić się na tych swoich treningach i na meczach.